Ola Koźlek, a ze mną Aleksandra Daniel. Dzień dobry, cześć. Ola, wygrywasz w Prime pierwszą walkę. Jak wrażenie, jak się czujesz? Dobrze, jestem ogólnie zadowolona, ale gdzieś tam te emocje są takie stłumione, bo jednak nie jestem w 100% zadowolona, bo na początku dałam się ponieść tej bójce. Patrycja nie ma zbyt wielu umiejętności, dlatego też jej planem było po prostu rzucenie się na mnie. A ja powinnam sobie spokojnie odbiegać, poczekać, aż ona się wystrzela, a na początku dałam się ponieść tym emocjom, troszeczkę się z nią wdałam w bójkę i nie jestem zadowolona, ponieważ już przez to doświadczenie, które mam, to powinnam omijać takich sytuacji, ale każda walka to lekcja, później już poszło dobrze. Czyli jakby w 100% tego swojego game planu nie zrealizowałaś, co jakby... Nie, chodzi o to, że w ogóle nie powinnam się z nią wdawać w bójkę. Ona się rzuciła, bo po prostu, wiesz, no, osoba, która nie umie, zazwyczaj tak reaguje. A na początku trochę, wiesz, dałam się w to wszystko wdać. Ale mówię, finalnie wyszło dobrze, koniec w drugiej rundzie, także jestem po prostu zadowolona. A spodziewałaś się tego, że Patrycja tak agresywnie jakby to zacznie? Bo skoro to był jej taki, no, też pierwsza w sumie walka, to może głowa trochę tak zadziałała. No tak jest. Właśnie często te osoby, które zaczynają, ja też zresztą w drugiej walce tak się rzucałam i się wyprztykałam, bo wiesz, nie ma się tyle tlenu, żeby po prostu cały czas atakować przez trzy rundy. Także no, tak jak było to widać w walce, no szybko jej się po prostu ten tlen skończył. Myślisz, że jak byłyby to małe rękawice, to te obrażenia twoje i jej byłyby większe? Myślę, że walka też no, na pewno by się skończyła szybciej i no, myślę, że obrażenia byłyby większe, bo to jednak miałyśmy dość duże rękawice, piąstkówki no, są malutkie i te czasy mocniej dużo wchodzą. Andrzej, jak walczyłaś, słyszałaś rady swojego narożnika, słyszałaś, co on do ciebie mówił, jakie ci rady przekazywał? Tak, byłam dość świadoma w tej walce. Wykonywałam te polecenia, które mówił trener. Ogólnie dość dobrze się tam dzisiaj czułam. A jak otrząsnęłaś się z tego, że powinnaś się jakby tak stłumić i nie poddałaś tym emocjom w walce, to o czym sobie pomyślałaś, że kurde, jest zbyt agresywnie? Że to nie ma sensu, że to do niczego dobrego nie prowadzi i doprowadzi mnie tylko do tego, że dostanę zadyszki, a nie, że wygram walkę. I to było widać, tak? Że jakby jak zaczęłam wykonywać plan, jak zaczęłam odchodzić, jak zaczęłam uderzać po prostu mniej ciosów, a mocniejsze, no to po prostu było liczenie, kolejne liczenie i koniec walki. Czyli z każdą walką jakby ta twoja głowa jest coraz lepsza, jakby tak racjonalnie potrafisz też myśleć w walce, co masz zrobić, nawet jak się poniesiesz emocją. Tak, dokładnie. No już tutaj, nie wiem, pierwsza minuta, nie musiałabym też obejrzeć, co nie? Ale wydaje mi się, że no te pierwsze, te sekundy w pierwszej rundzie właśnie były takie trochę jeszcze nie do końca takie, jakbym chciała, a później już raczej myślałam trzeźwo. Myślałaś już o następnej walce? Tak, na pewno chcę, żeby to były K1 małe rękawice. I już po tej walce chcę wkroczyć w świat MMA, także następna walka K1 małe rękawice, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. A ty? Chciałabyś kogoś może zaprosić, a nie czekać na zaproszenie? Wiesz co, muszę pomyśleć, z kim tutaj ciekawym. Na pewno fajnie by się było zmierzyć z osobą, która już może nie, że jest jakimś tam kotem, bo też uważam, że jeszcze jest naprawdę masa pracy przede mną, ale chociaż taką dziewczyną, co już będzie trenowała troszeczkę dłużej niż 3 tygodnie, nie? Ale dalej jakby zatrzymujesz się w Prime? Nie, tak, myślę, że tak. Myślę, że chciałabym walczyć na następnej gali Prime. Nie chcę robić sobie przerw, lubię być w takim cyklu i z chęcią walczyłabym z gali na galę. A jak miałabyś propozycję z innej federacji, to też byś jakby podjęła walki tam? Wiesz co, jestem raczej osobą, która myśli o tym, jakby tak, wczoraj to jest przeszłość, jutro jest przyszłość, dzisiaj jest teraźniejszość, nie? Także myślę o tym, co jest teraz i nie będę spekulowała na temat innych federacji. A słyszałaś dzisiaj też nową walkę, która została ogłoszona na następną galę dziewczyn? Jakieś tam gwiazdy porno? No coś tam pomiędzy, ale w tym czasie też się rozgrzewałam, a nie oglądałam
jakby te walki face Grzega, ale będę musiała sobie troszeczkę nadrobić. Dziewczyny akurat debiutują, ale są z tej samej, powiedzmy, że zajmują się tym samym, co twoje poprzednie przeciwniczki. No. Z chęcią, coś może gwiazdy do mnie lgną, także zobaczymy. Bierzesz pod uwagę starcie z nimi, czy jednak już ty... Gwiazda to zawsze bardzo ciekawa konferencja, a ja lubię ciekawe konferencje. Znaczy, jedna z nich, jak rozmawiałam z Natalią, ona nie jest dymogenna, więc nie wiem, czy tutaj... Jaka jest? Taka dymogenna, ona raczej nie ma z nikim konfliktu. Myślisz, że udałoby ci się ją... Tutaj też często nikt nie ma z nikim konfliktu, a jutro mają, pojutrze nie mają, po pojutrze znowu mają. Sytuacja jest dynamiczna, jeżeli chodzi o świat freaków. No właśnie, ale ty też nie miałaś konfliktu z Patrycją, a jednak na tej konferencji coś się działo. I mi się wydaje, że takie, powiedzmy, że ale konflikty są najlepsze, żeby tutaj były emocje wzbudzone i na konferencji, a też walka, żeby w sumie wyglądała. No, jak najbardziej. My nie jesteśmy sportowcami i my mamy zapewnić troszeczkę inne emocje niż zapewniają sportowcy w KSW czy w UFC. Taka praca, wiesz, no jak siedzę, nie wiem, przy stole z mamą, to się tak nie zachowuję, jak jestem w pracy, to też się tak nie zachowuję. Wydaje mi się, że człowiek powinien się zawsze dopasowywać do sytuacji, w której się znajduje i wiesz, często też jak byłam po prostu widzem jakichś konferencji i dziewczyny były miłe, fajne i wypowiadały się w kulturalny sposób, to jak najbardziej jakby darzyłam je sympatią, ale to było po prostu nudne. A nie po to zostały stworzone friki i ten świat. Ludzie też muszą zrozumieć, że to jest po prostu taki świat, taka kreacja i my nie jesteśmy do końca takimi samymi osobami na co dzień. Wychodziłaś do oktagonu i się stresowałaś? Nie, właśnie dzisiaj udało mi się być tak trzeźwo po prostu. Jeszcze właśnie jak stałam za sceną, zawsze jakby te poprzednie dwa razy już ten moment za sceną były dla mnie paraliżujące, a teraz powtarzałam sobie delikatnie swoje sekwencje, które miałam wdrożyć w walce. Czułam, że ja o nich myślę, że ja wiem, co mam robić, także byłam z siebie bardzo zadowolona, a jakiekolwiek stresujące myśli starałam się od siebie po prostu odsuwać. A już ogólnie mówiąc, narożnik jest jakby zadowolony z ciebie? Tak, zdecydowanie. Są ze mnie wszyscy dumni. Okej. Ja ci bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo.